Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl Ukośnik Radio w net. I zaczynamy audycję jak co czwartek, o ile dobrze liczę dni, tygodnie, czyli jest czwartek, 10 października, godzina 18, dwie minuty. Ukośniankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja witam jak co czwartek w towarzystwie doktora Józefa. Orła. Dzień, Dzień dobry, dobro, dobry wieczór Państwu i panu Łukaszowi. Zrobiło się troszeczkę u nas na krakowskim przedmieściu melancholijnie. Już jesień pełną gębą, ale ciepły wieczór. Ktoś brzdąka sobie na gitarze na krakowskim Przedmieściu. Taki nawet tłumek ludzi się przewala po najbardziej reprezentacyjnej ulicy Stolicy Rzeczpospolitej, więc jest trochę, trochę jest życia, trochę jest melancholii. Powoli liście spadają. Najlepszy moment, aby zaparzyć sobie herbatę i usiąść przed radioodbiornikiem. Z tych liści. Z tych, nie, z, albo z innych liści. No, herbatę tak, czyli jak kto jak, jak lubi. Jak ktoś lubi z tych liści, to przecież nie będę nikomu zakazywał. I albo nas Na razie posłuchać. kawa ma zdrożyć, herbata jeszcze A, nie. A, mówiłeś o tym, że kawa, tak. że są złe zbiory yy, nasion kakaowców? Tak robi się kawę? Z... Tak. A, No to będą, będzie drożej. No dobrze, czy YouTube, czy radio, czy smart Kawowców. Kawowców właśnie, Kawowcy. a nie kakaowców. Kakaowców nie. się kakao robi. Kakaowców robi się czekoladę. No, też dobre. I też jest droga i też się zbiory nie udały. Dobrze, ale my... I dzieci tyją. Ale to nie jest końcik agro, panie doktorze. Nie? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Do studia wchodzi Marcin Grzanowski, bo przyszedł z tragarzami przypadkiem. Doradca prezydenta od spraw prawnych zapukał do, do radia, to go posadziłem w studiu. Miał blisko. Miał blisko, może powie coś ciekawego, ale zanim prawo to informacja smutna, która do nas dotarła dzisiaj. Zmarł, odszedł Leszek Moczurski, lider KPN-u, jeden z szaleńców wolności, jak go nazwał, autor biograf... i niepodległości. I niepodległości, jaki nazwał autor bohaterów przełomu lat 80. i 90., chociaż 94 lata, epoka. I stalinowskie, i potem Gomułka, i potem Gierek, i potem 80., i potem przełom. Całe nieszczęścia, trzecia rzecz. Pospolita, Pospolita. też no. zdaje się w całości, bo Rostov Kaczyński chyba słusznie twierdzi, że już jej nie ma, o czym też powiemy słów kilka dzisiaj w naszej audycji. Ale o Leszku Moczulskim, doktorze, ty byłeś posłem pierwszej kadencji, ty zasiadałeś z Leszkiem w łapach poselskich, ty go znałeś. Więcej. Ja się z nimi przyjaźniłem i z nimi, z Majką, chociaż z Leszkiem Moczulskim przyjaźnić się jest trudno. I z dziećmi, czyli z Krzysztofem Królem i córką Elżbietą. Ta przyjaźń wygasła, bo jestem za, dla nich za bardzo prawicowy, ale... Po pierwsze. Kto by pomyślał tak. w latach 90 jeszcze że tak to się skończy, że, będziesz, że 30 lat później będziesz dla nich tak. zbyt prawicowy. Więcej y, ożeniłem się z najmłodszą posłanką KPN-u w pierwszej kadencji, Kasią. Więc jakby noszę za sobą y, pewien dług wobec KPN-u. Y, po pierwsze, Leszek, y, który był niezwykłym bohaterem do 89 Długo siedział parę razy. E, miał moment fatalny. To nie jest tak, że o zmarłych tylko dobrze, będzie za chwilę tylko dobrze, ale najpierw no, głosował przeciwko rządowi Olszewskiego i chyba dlatego, że znalazł się na liście e, agentów. Ale ja właśnie, żeby e, Dać mu wsparcie, ale i dowiedzieć się jak jest. Chodziłem regularnie na wszystkie rozprawy takiej pierwszej serii tych jego procesów w agenturę. I to, co mogę powiedzieć, to żelaznych dowodów nie ma. A część, Bo to chodziło o sprawy z lat 50. 60. 60. 60, tak, bardzo, bardzo 60. bardzo wczesnych. I zeznawali starsi jego współpracownicy, bardzo. Godni działacze niepodległościowi, i część z nich go uwalniała od wszelkich zarzutów, a część miała jakieś zastrzeżenia do tego, że za dużo mówił. Myślę, że to wynikało, ale to ja myślę z ego bardzo dużego. Bardzo duża polityka ta Na polityka przestało, proszę, polityka Który Wymyślił sobie, że jest o tyle inteligentniejszy od tych wszystkich służb ezbeckich, że on bezkarnie może z nimi spokojnie rozmawiać, a mi się wydaje, że to tylko Jackowi kuroniowi się udawało. Innym nie polecaliśmy i się mówiło, że z ZB się nie rozmawia. Bo się zawsze przegrał. ale teraz przechodzimy do tej bardziej pozytywno, ale też i zabawnej, może nie dla leszka historii. Otóż kiedyś prowadziłem z Pawłem śpiewakiem seminarium na karowej na socjologii i Paweł wpadł na pomysł, a to było seminarium dla najlepszych studentów doktorantów ludzi, no, z których powstały dwie takie lewicowe Formacje krytyka polityczna i kultura liberalna, więc to dość ciekawe towarzystwo było. Paweł kiedyś wpadł na pomysł, żeby Leszka zaprosić. Byłem zadziwiony po prostu, no bo Maszulski jest lekko autystycznym, wydawało się kostyczny, żadnego porozumienia z tą intelektualną bandą lewicową czy lewicowo-liberalną nie będzie miał. A tymczasem po pierwszej godzinie sztywności zaczęło się robić niesamowicie. Nie wypuścili go. Chyba ponad cztery godziny trwało spotkanie. To była dla mnie rewelacja, że Leszek potrafi złapać kontakt z młodymi ludźmi. Więc mu powiedziałem coś takiego: Leszek, no partii to ty już nie masz, daj spokój. Może byś poszedł na uniwerek przecież najwyraźniej twoje. Twoje całe ampuła, ten twoje talenty, to jest uczenie młodych. I o dziwo, leżek, poszedł, zrobił doktorat. Taki, że zresztą u Geremka, taki, że recenzenci pisali, że za to się należy i praca habilitacyjna po prostu. I dalsza droga to było znalezienie tej misji uczyć młodych ludzi. Więc to było coś wspaniałego. I no i. I tyle. A teraz będziemy musieli o nim myśleć. Myśleć Leszek Moczulski, odszedł dzisiaj w wieku 94 lat. To jeszcze ja mam tylko jedno skro sk skromne zdziwienie. Znałem Leszka Moczulskiego jako dziennikarza, opozycjonistę, polityka, autora y, książki Wojna Polska. Nie mylić z, z, z Wojną obrodną, jak kiedyś zrobił to Rafał Trzaskowski, to się mu się odwdzięczyć za poparcie w roku 20 i zapomniał tytuł książki. Dość fundamentalnej pracy y, historyczno-publicystycznej w zasadzie Leszka Moczulskiego. Nie, ale jak się dowiedziałem, że jest ciekawym prawa UW, to w ogóle mnie, byłem że jakiś inny Leszek. Chciałem grzebać Leszek bo okazało się, że faktycznie jeszcze że to po około 80. czy po 80. zrobił dość rzutką karierę naukową i to jednak zrobiło na mnie wrażenie, że jeszcze można było po 80. pójść na uniwersytet i odnieść sukces. Może to jest coś wspaniałego, właśnie, że do końca życia. Człowiek może swoje misje, swoje talenta odgrywać, odkrywać i doktorze, odgrywać. Doktorze, Dobrze. bo my jesteśmy teraz niekulturalni. We dwóch rat tu siedzimy. Bo ja mamy... jestem niekulturalny? Tak, bo mamy gościa, który, co prawda, niezapowiedziany, ale jednak gość. To co, obiad no, mu trzeba dać? Nie, no, nie mamy. Możemy herbatą poczęstować, bo lodówka pusta w, w radio, ale możemy dać mu głos. To jest najlepsze, co radio może dać człowiekowi, czyli mikrofon. Marcin Żanowski. Ad Maciej. Maciej. Adwokat obrońca i doradca prezydenta Dzień dobry. Znaczy, chciałbym sprecyzować Dzień dobry panie redaktorze, panie doktorze. Jest szanowni tam... państwo. Tak, jeszcze. szanowni państwo, jestem <laughs> Sznyt prezydencki, zaraz zaś się muszę biskupi i tak dalej, <laughs> bo tak powiedziałem, że Ale... Jestem przedstawicielem pana prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa. No tak, dobrze, może precyzyjnie to To precyzyjnie w... to może od razu weźmy byka za rogi. Panie mecenasie, prawo. Organ, o którym dowiedziała się cała Polska i właściwie wszyscy w Polacy wiedzą. W 2015. Nie wiedzą dlaczego. Tak, myślę, że wcześniej Polacy nie za bardzo się orientowali, co to jest za ten twór konstytucji w końcu umieszczony, ale... a w tej chwili wiedzą wszyscy. To Ale jest dobrze, jednak to... pewien, pewien sukces edukacji prawnej można powiedzieć. Ale na, 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 na żywym organizmie prawnym. Dzisiaj nie wiem, czy doktor słyszał wystąpienie nie. pana prezydenta. Była specjalna konferencja o byciu prawnikiem. Tam wystąpił pan prezydent z bardzo mocnym przemówieniem. Przemówienie miało jeden konkretny motyw będę bronił wszystkich moich sędziów czyli tych sędziów którymi ja podpisałem no, sędziów tak zwanych tak jest też to jest uwaga tak na, zwanych, tak zwanych. Bo to normalni sędziowie tak jest. I dopóki zostało mi się 10 miesięcy na urzędzie, będę każdego dnia bronił każdego z tych sędziów. Do upadłego. Do upadłego, tak mówi pan prezydent. Jaka jest sytuacja? Bo też pan prezydent powiedział, że jesteśmy w momencie kluczowym, takim węzłowym dla nie tylko w miarę w sprawiedliwości, ale w ogóle dla praworządności w Polsce. Na no pewno. Panie mecenasie, mikrofon jest pański. Ech, Drogi pan, gościu. Panie dyrektorze, to przemówienie dzisiaj, te 53 minuty. Uu. Dzisiaj w największej sali Sądu Najwyższego podczas polsko-włoskiej konferencji o byciu prawnikiem, o, 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 o że tak powiem, tym, tym jacy prawnicy powinni być, rozpoczęło się od wystąpienia pana prezydenta. I powiem tak: te 53 minuty to było coś, co siedzący obok mnie. Pan senator Łukasz Piotr Andrzejewski od razu skwitował, a miał prawo do tego powiedzieć, jako doświadczony prawnik, zawsze mój dla mnie autorytet, adwokacki. Powiedział, tego nie było w historii wolnej Polski. To się nie zdarzyło jeszcze, żeby prezydent państwa polskiego do stanu sędziowskiego kierował takie słowa. W tym miejscu jeszcze. I to trzeba powiedzieć jasno. To nie było przemówienie prezydenta tylko i wyłącznie do prawników siedzących w tej sali, którą wypełnili szczelnie, ale to było przemówienie do całego stanu sędziowskiego Rzeczypospolitej Polskiej. To było przemówienie także do wszystkich prawników, adwokatów, radców, notariuszy, którzy biorą udział w systemie, w systemie całego prawa naszego państwa. Bo to nie jest tak, że to są naczynia niepołączone. A już to, co się dzieje w tej chwili, to widzimy doskonale, że to przemówienie, myślę, powinno być puszczane na wszystkich wydziałach prawa, na wszystkich aplikacjach, wszystkich zawodów prawniczych i trafić do społeczeństwa polskiego, żeby w końcu Polacy zrozumieli, czym może się skończyć to, co się dzieje obecnie w systemie państwa, prawa naszego państwa. Bo jesteśmy, tak jak powiedział pan prezydent, to co się dzieje w tej chwili, czyli podważanie, mówię tylko jakby w tym zakresie, próba podważania statusu ponad 3000 powołanych przez pana prezydenta sędziów po 2018 roku, próba podważania tych, statusu tych sędziów, to jest próba dokonania zamachu na wymiar sprawiedliwości. To się jeszcze nie staje obowiązującym prawem. To są na razie zapowiedzi, to dzielenie na grupy, na żółte strefy, grupy czerwone, zielone, prawda, czynne żale. To są rzeczy, które prawnikowi, porządnemu, przyzwoitemu prawnikowi, nie śniły się. I dlatego to wystąpienie miało, było tak mocne, tak stanowcze i tak kategoryczne, jeśli chodzi o pana prezydenta. Który Nie, nie zrealizowali jak zwykle. Panie Ale doktorze. za to mam pomysł w tej o. sprawie, który próbuję realizować i który jest beznadziejny. Mianowicie, żeby stworzyć taki okrągły stół prawników bezpartyjnych, nieuwikłanych po żadnej z tych dwóch stron, bo one ze sobą ani nie chcą rozmawiać, ani nie chcą dojść do kompromisu i tu żadnych szans nie ma. I wymyśliłem sobie, Jednego pana profesora, nie powiem jeszcze, kogo by się nie zgodził jeszcze jako inicjatora tego stołu. I pytanie jest, czy znajdziemy pięciu, dziesięciu wybitnych prawników, którzy nie są rycerzami żadnej z tych dwóch stron, po to, żeby stworzyli jakieś rozwiązanie, może być wariantowe, tego, jak ustrój sprawiedliwości w Polsce powinien wyglądać. Ale nie po to, żeby wpłynąć na PiS i na Platformę, bo żadnych szans nie ma, tylko po to, żeby ludzie zrozumieli, że to jest bardzo ważna sprawa, o którą się muszą od władzy dopominać i przy okazji wyborów prezydenckich dopytywać się kandydatów na prezydenta, jaki oni ten system widzą, po której stronie oni są. I to może najbardziej nie chodzi mi o tych kandydatów na prezydenta. Chodzi mi o ludzi, żeby zrozumieli, że polityka, sądownictwo to jest ich ważna, osobista, portfelowa sprawa dotycząca ich wolności i pieniędzy. Odpowiedź pana mecenasa. Jestem jak najbardziej za. Zresztą mówię to już od pewnego czasu i zastanawiam się nad tym każdego dnia. Myślę, czy jest możliwy kompromis w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy jako państwo. Dzisiaj, przed chwilą nawet, z panią sędzią Barbarą Piwnik, przed gmachem sądu, żeśmy spędzili prawie trzy kwadranse na rozmowie o tej, o tej sprawie. Czy jest możliwy okrągły stół? Czy jest możliwość porozumienia? Barbara Pan Piwnik, tylko przypomnę, miała prominent, wykład, prominent, była, była minister w sprawiedliwości. W rządach SLD. I dzisiejsza prelegentka na, na tejże konferencji. Córka Piwnika. A to nie wiedziałem. A kim był ojciec pani ano był y, dygrecja, żołnierzem to... walczącym żołnierzem to... podziemnym a, to nie wiedziałem tego yy, nawet. To, 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 ja się często czegoś dowiem od pana doktora. No dobrze, to mamy tą rozmowę z Barbarą Pinnik i mamy wizję kompromisu, ale mamy też wizję rządzących, którzy chcą przyspieszyć. Ale, te głosy, ale, panie to, redaktorze, ale tu, to, co pan redaktor, to co pan doktor gość powiedział. Gość ma swoje prawa, ale prowadzący ma swoje prawa, dokończę, e, czyli jednak ten czynny żal wraca. Terrorysta. Nie, nie to nie chodzi o żaden czynny żal. Żaden czynny żal. O że mają wam jest... odciąć prąd, wodę tak. i media. Chodzi o to rządowi. Pan, pan, ale nie panie panie redaktorze, na teraz chodzi. porusza się na bardzo już, że tak powiem, grząskim gruncie, bo pan przytacza, pan przytacza. Pan przytacza koncepcje, które mają znamiona zamachu na konstytucyjne organy państwa. To są te przestępstwo. Ja bardzo byłem parę dni temu zszokowany, gdy przeczytałem wypowiedź w publicznej, poważnej gazecie profesora prawa karnego, który mówi, że metoda na TVP byłaby najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny czy Krajową Radę Sądownictwa. To nie budzi, nie budzi pana przerażenia jako dziennikarza. Metoda siłowa. siłowa. Metoda siłowa wkroczenia i mówi to profesor. Prawa łamanie prawa. prawa. To są rzeczy, dlatego dochodzi, zbliżamy się do ściany, albo już przy niej jesteśmy. I to, co pan doktor powiedział, Społeczeństwo polskie nie do końca rozumie, co się dzieje. Nie zdaje sobie sprawy, a to wynika z bardzo niskiej świadomości społecznej rodaków no Polaków. No, do czego Jesteśmy wszystkie ma... rządy tak. od 80. Ja wielokrotnie mówiłem przez miliony lat, że edukacja prawna jest nieprawdopodobnie obywatelska. istotna. Obywatelska prawna, tak. że zwykły obywatel, młody człowiek wchodzący w dorosłość musi wiedzieć, jak się zachować. Kupując telefon, ku, zawierając jakąkolwiek umowę, yy, w sprawach spadkowych, jak się zachować, na przykład po śmierci rodziców, którzy mogli zrobić długi. To jest masa tego typu spraw, w których w ogóle tych młodych ludzi nie kształtujemy. I później mamy. To powinna robić szkoła, czego oczywiście. nie robi. Dlatego byłem jak najbardziej. Zgłaszałem takie pomysły. To a propos pani Piwnik, przepraszam, bo napisał do mnie słowem sokołowski że Jan Piwnik ponury był stryjem Barbary. Stryjem, stryjem Z Barbary. Ponury, tak, ta, dokładnie, ta, walczący, że on nie widział. Ale to nie, nie, by, nie byle jak. Nie wiedziałem. przepraszam, dygresja, nie dygresja. Tak to jest w tym programie. Musi pan mecenas się przyzwyczaić, że pan już w las między wyrządem. Nie, nie, no jesteśmy, jesteśmy naprawdę, naprawdę sytuacja. Pan prezydent wielokrotnie o tym mówił. Wielokrotnie deklarował wolę współpracy, ale pan prezydent. Jest strażnikiem konstytucji. Pan prezydent jest najwyższym organem. On nie może pozwolić na to, żeby tak jak było w projekcie ustawy o KRS, żeby sędziowie byli, grupa sędziów, jedna trzecia stanu. Mamy około 11 tysięcy sędziów. Czyli ci wszyscy, te 3,5 tysiąca powołanych przez niego, mieliby być zdyskwalifikowani dobrze jak oni się czują jak to wygląda bo ja nie mam takich kontaktów ale może pan Mecenas ma ale, takie kontakty Łukasz, a jak byś się czuł jakbyś się dowiedział że ty nielegalnie tu siedzisz przy tym stole i od różnie jutra mogę się zbuntować i mogę. Czy ja czynnego żalu wobec Krzysztofa Skowrońskiego nie zgłosisz, to od jutra tutaj cię nie ma. E, no bardzo wiesz, pouczająca była czułem. rozmowa. Na twoim miejscu, drogi doktorze, siedział profesor Jan Majchrowski i przypomniał historię, jak to było z sędziami w stanie wojennym. Bo była grupa sędziów, która się zapisała chyba nawet do Solidarności, tak, tak czy inaczej e, stanęła po stronie narodu. Nieduża, ale była. Nieduża. I z tej niedużej grupy w stanie wojennym, jak mówił pan profesor, raptem kilkoro sędziów odeszło z zawodu. Postawiło się, nie położyło uszy po sobie, nie pokajało się przed Jaruzelskim, nie, nie złożyło hołdu wobec komuny. Raptem kilka osób. Więc pytanie, czy teraz nie będzie Areszta. podobnie, a reszta w Polsce Około to był chyba 2008 rok, czy 2007 no między, nie pamiętam A teraz dokładnie. nie będzie podobnie. Ci neosędziowie tak zwani nie położą uszu po sobie, nie cofnął się i, i nie, nie ukorzą Została się. Została wydana uchwała, panie redaktorze, w, w Sądzie Najwyższym, że ci, którzy w stanie wojennym stosowali prawo, dekret o stanie wojennym, nie poniosą żadnej odpowiedzialności, bo oni stosowali prawo obowiązujące. Chociaż student prawa wiedział, że ten dekret nie był obowiązującym prawem. Nie mógł być, nie mógł obowiązywać. To był antydatowany, w związku z tym, związku z tym e, tą bezkarność, którą załatwiono i znowu musimy, to co się dzieje w tym wymiarze sprawiedliwości ma też odniesienie do tego, i pan prezydent o tym dzisiaj też powiedział, to 3000 sędziów powołanych przez prezydenta wybranego w wolnej, demokratycznej Polsce, przez ponad 10,5 miliona Polaków. Tych sędziów, mam, oni mają być zdyskwalifikowani, a ci powołani przez Radę Państwa, którzy jeszcze dalej są tacy, co orzekają przez generała Jaruzelskiego, tacy też są jeszcze w gronie tych 11 tysięcy sędziów. Oni są pełnoprawnymi sędziami i to oni, tak jak pan prezydent dzisiaj powiedział, to oni najczęściej krzyczą na tych właśnie nowych, własnym interesie. na tych nowych, którzy mają zupełnie inne spojrzenie i są i oni, co jest bardzo ważne, to było dzisiaj, bo ta konferencja miała również elementy filozoficzne, odwaga sędziowska. Oni nie bali się swojego środowiska, oni nie bali się tych, którzy krzyczeli nie startować w konkursach sędziowskich, nie iść do KRS-u, do neo-KRS-u, nie iść do prezydenta. W ostatnich tygodniach mamy w Krajowej Radzie Sądownictwa cofnięcia po tego typu sformułowaniach, które od, 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 od wizyty 6 września przedstawicieli świata prawniczego u premiera, Wiele osób się przestraszyło. Czy, to, czy tacy ludzie mogą być sędziami, którzy się boją? Czy sędzia może być lękliwy? Jak pan, panie redaktorze, myśli jako. Obywatel? Ja to nie wiem. Tu mam filozofa i socjologa, to niech pan doktor odpowiada. Czy sędzia może się bać? Myślę, że lęk jest cechą Łukasz, ludzką. Ty nie pytaj o to, ilu ludzi się załamie i zdradzi swój honor sędziowski. I się ukorzy przed tą nową władzą, łamiąc prawo, tylko pytać, co z tą resztą, która twardo będzie broniła i swojej pozycji, swojego tytułu, ale jeszcze będzie broniła kompetencji prezydenta, bo one właśnie zostały zakwestionowane, a to oznacza, że władza wykonawcza, rząd wybrany demokratycznie, próbuje nie tylko złamać niezależność sądownictwa, bo to właśnie tak jest, przecież to jest podporządkowanie sędziów władzy wykonawczej, jak muszą się tam ukorzyć, ale to samo chcą złamać prezydenta i przecież takie jednorazowe złamanie nie kończy historii, za chwilę wybiorą następnego prezydenta i taka ten sam typ władzy będzie próbował podporządkować sobie prezydenta. To ludzie muszą zrozumieć, że to chodzi o ich prawa, o ich wolność, o ich najważniejsze interesy. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie, my, działacze społeczni, coś zrobić w tej sprawie. Panie doktorze, panie mecenasie, to jest chyba ostatnie takie radio w Rzeczpospolitej, gdzie może przyjść gość i coś posadzony przed mikrofonem niespodziewany. Ostatnie otwarte radio w Polsce i to Dlatego będziemy ja sobie chołubić i cenić, ale powoli będę skręcał naszą rozmowę na tory, które ułożyłem sobie przed pojawieniem się pana mecenasa w progach naszej redakcji. Ale niech pan mecenas że zostanie, bo temat będzie z prawem miał trochę wspólnego. Cytat na początek. W istocie zawalił się cały ustrój państwa, w którym żyjemy od 1989 roku. Mają rację ci, którzy mówią, że Trzecia Rzeczpospolita się skończyła. Zniszczyli ją nie ci, którzy ją krytykowali, ale ci, którzy ją opiewali, czyli Tusk, Bodnar, Sienkiewicz i inni. Krytykowali ją ludzie obozu patriotycznego, a zabili ludzie obozu niemieckiego. I nie ma już trzeciej RP. Państwa ułomnego, ale przynajmniej udającego praworządność, mamy anarchię prawną na wielką skalę i władzę, która nie uznaje konstytucji, ustaw i która przyznaje sobie prawo do selekcjonowania wyroków na te, które są ważne i te, które nie obowiązują. I tutaj można dalej kontynuować to cytat z tygodnika sieci aktualny numer Jarosław Kaczyński to powiedział. Trafna konstatacja czy nie trawna. Skończyła się trzecia RP, nie mamy w tej chwili de facto ustroju państwa mamy anarchię. Tak jak Jarosław powiedział, trzecia RP to jest złomny twór, ale taki. Jest czy był? Je... Tu mam dwa zdania sprzeczne ze sobą i postaram się je bardzo ładnie pokazać. Zgadzam się, że jeżeli chodzi o środki środki władzy, narzędzia władzy, to Trzecia Rzeczpospolita do tej pory jakoś tam prawa się trzyma. Jakoś tam. Za czasów PiSu, PiS też nie był niewiniątkiem i jeździł po bandzie prawnej, a czasami też prawo naruszał. Ale tak jak Jarosław powiedział, Kaczyński, Trzecia Rzeczpospolita starała się być blisko prawa. Tyle. Natomiast jeśli chodzi o cele III Rzeczpospolitej, to według mnie się nie zmieniły. Celem III Rzeczpospolitej od 1989 roku jest rządzić za pomocą demokratycznych wyborów, tak, żeby w najlepszym wypadku rządzić na rzecz społeczeństwa, ale bez społeczeństwa. Na rzecz suwerena, ale bez suwerena. Ale jak się rządzi bez suwerena, to nie ma suwerena. Po prostu. I to się według mnie nie zmieniło. Zmieniły się narzędzia. Ta władza doszła do wniosku, że żeby móc w ogóle rządzić, musi łamać prawo i tym prawem się nie przejmować, sprawdzić czy Polacy będą prawa bronili, czy się podporządkują. Nie bronią. I wieczorem będą składać czynny żal wobec tej władzy. No już trudno, no, no niech dalej te tuski rządzą, bo, bo pisu nie chcemy. To jest niezwykła próba dla społeczeństwa, której sprawdzi się, czy Polacy chcą mieć suwerenne państwo. Wielu Maciej Szanowski, przedstawiciel prezenta w KRS, co powie na taki cytat? Skończyłaś. Konstytucja, osobom przecierpa. konstytucja Rzeczypospolitej z 1997 roku się nie podobała. Mogła się nie podobać. Panu Mecenasowi pewno również zgaduje. Też Ale? Mieliśmy pewne zastrzeżenia na studiach tak. jeszcze, bo akurat to był ten okres, kiedy. W 1997 roku, no to troszkę później zacząłem studia prawnicze, w związku z tym byliśmy na świeżo. Ale pan prezydent dzisiaj właśnie przypomniał profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Sarneckiego, który mówił właśnie, że prezydent to jest uosobienie Rzeczypospolitej. Ta osoba prezydenta i wielu niestety... Właśnie z uwagi na niską świadomość prawną, tego nie rozumie do dziś. Nawet tych, którzy zajmują się zawodowo państwem i prawem. Nawet prawnicy tego nie do końca rozumieją. Więc co mamy mówić o, o zwykłym obywatelu? Ale teraz wracając do tego, co powiedziałem. Konstytucja się wielu osobom mogła nie podobać, ale taka została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe. Obowiązywała i jest to ustawa zasadnicza, rzecz święta. Po prostu. Dla prawnicy od czasów rzymskich się spierali, ale zawsze wiedzieli. Spór jest istotą prawniczego świata, ale zawsze wiedzieliśmy jako prawnicy, że jest granica, której się nie przekracza. Ani jedna, ani druga strona. I tak do tej pory było. No dobrze, ale to nie jest ucieczka, bo ja. Nigdy nie było sytuacji, panie że sędzia Sądu Najwyższego, czynny sędzia Sądu Najwyższego, przychodzi do telewizji i mówi, że uchwała Sądu Najwyższego nie pochodzi od Sądu Najwyższego. Że to jacyś przebierańcy. No czegoś takiego nie było. Nie wiem, to, nie jestem pewien, ale to, czyżby to był pan były już prezes Prusinowski? Ale to, sporo tak, tych ludzi... To... Yy, dobrze, mówi, dobrze, dobrze pan, jest, dobrze, a... pan odnotował, dobrze pan odnotował, ale. Ja jeszcze tylko dopytam pana, bez bo to jest jednak przedstawiciel prezydenta, więc ma jakiś kontakt z głową państwa, to może trochę poznamy myśli pana prezydenta. Wiele osób ma zarzuty wobec prezydenta, że jest bierny. Czy prezydent w tej sytuacji głowa państwa prezydent jest Prezydent powiedział, os... prezydent nie jest bierny, a to jest wystąpienie... a tego nie robi. Nie, nie, nie panie redaktorze, dzisiejsze wystąpienie. Dzisiejsze wystąpienie pana prezydenta, powtarzam, 53 minuty swoistego kredo dla stanu sędziowskiego, dla całego świata prawniczego, ale też dla zwykłych obywateli. Bo obywatele, prędzej czy później każdy do tego sądu trafi. W różnych sprawach. I tak jak pan prezydent powiedział, godność. Obywatela to jest zadanie też dla sędziego, a celem sędziego powinna być, powinno być wymierzanie sprawiedliwości. Wymierzanie sprawiedliwości, a nie załatwianie spraw. I każdy obywatel musi czuć, że ten sędzia, przed którym on się zjawił, że on chce sprawiedliwie załatwić jego sprawę. On nie może mieć. Cień. Obywatel, który przychodzi do sądu, Dzisiaj pan prezydent powiedział: Ja, Andrzej Duda, przychodzę do sądu i nie mam prawa wiedzieć, czy ten sędzia ma takie poli, 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 poglądy, poglądy czy, inne. czy inne. Czy jest za aborcją, czy jest przeciwko aborcji? O, to pan prezydent chciał być bardzo. Nie wolno. Po prostu polityka świetnie. w sądzie, jeżeli wchodzi, to jest koniec sprawiedliwości, koniec państwa prawa, o którym ci, właśnie jak to prezydent Koryfeusze, często opowiadają. To dobrze, to teraz będzie ukłon tematyczny w kierunku pana doktora. Temat, który pan doktor bardzo prosił, żebyśmy nie zapomnieli o nim i pewnie do polskiej polityki wrócimy, bo też mam parę pytań, ale, ale to już jest sprawa bez precedensu i bardzo istotna. Nowa, stara przewodnicząca Komisji Europejskiej ma nowy pomysł na budżet. Pomysł jest prosty pieniądze mają być skapeizowane. Czyli budżet ma być traktowany tak jak KPO, czyli ma być trochę po uważaniu. Jesteś grzecznym krajem, to dostajesz pieniądze. Jesteś złym krajem, to ciocia uszula cukierka ci nie da. Nowy tak. ustrój Europy, doktorze. Tak. Znaczy próba, bo nic z tego nie będzie. Na szczęście. Ale próba jest. Na czym e, polega? Przede wszystkim to nie powiedziałeś tego, że tu chodzi o pieniądze dla regionów. A pieniądze dla regionów to był konik komisji Europejskiej ponad przez 10 lat, ponieważ komisja rządząc w takim socjalistycznym, dosyć centralistycznym stylu, co nie pozwala na to, żeby ta Europa była konkurencyjna wobec innych części świata, stawiała za każdym razem, w każdym okresie na coś innego, próbując uczynić tę Europę konkurencyjną. Więc był długi czas stawiania na regiony, potem na metropolię, czyli na stolicę regionów. E, oczywiście, jak się rządzi w ten sposób Europą, jak ta komisja rządzi i Niemcy, tak przy okazji, to e, oczywiście nic z tego e, e, dobrego wyniknąć nie może. W związku z czym pani van der Leyen sobie wymyśliła, i żebyś to dokładnie, przepraszam, ja nigdy tak nie mówię, ale zrozumiał, bo to nieładnie. To nie chodzi o to, jak dzielić pieniądze. To jest uderzenie wyłącznie w państwa flanki wschodniej, w te nowe, Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi Polskę. Dlaczego? Bo to jest zapowiedź przeniesienia pieniędzy regionalnych, które przedtem za wszelką cenę komisja chciała wręczać bezpośrednio regionom, czyli u nas marszałkom. Do dyspozycji na rozwój regionów, postanowiła teraz przenieść to z powrotem na poziom krajów, ale z warunkiem, że państwa dostaną tę kasę tylko pod warunkiem, że będą spełniać takie reformy, jakich sobie życzy Bruksela i Berlin tam w nawiasie, jak zawsze. Otóż, jakim państwom Bruksela w ogóle coś płaci? No, przede wszystkim tym nowym, tym mniej rozwiniętym. Więc to o nie chodzi, to jest raz, bo inne pieniądze to są na przykład rolne, które dostaje i Hiszpania, i Włochy, i Francja, ale te wszystkie pieniądze z funduszy spójności dla regionów to są przede wszystkim dla tych krajów, które są biedniejsze. Więc chodzi o podporządkowanie nie regionów, tylko państw, rządów tych państw środkowo Europy Środkowo-Wschodniej. Te zachodnie się nie muszą przejmować, bo one są płatnikami i one pieniędzy nie, nie, nie dostają z komisji, tylko tam właśnie dają. No i co się dzieje? Pierwsza rzecz, nie odzywa się rząd polski, że nie, że trzeba szanować zasadę pomocniczości, czyli dawać pieniądze jak najniżej można, tam, gdzie władze wiedzą, jak je najlepiej wydać, czyli jak regionalne, to do regionów, jak powiatowe, to do powiatów i tak dalej. Odzywa się Oczywiście, Europejski Komitet Regionów, bardzo ważna instytucja skupiająca tych samorządowców regionalnych ze wszystkich krajów i mówią, że to jest zmiana ustroju Europy i tak być nie może. To, to oznacza, że opór będzie silny. Jeżeli te państwa yy, przyłączą się w wschodniej części Europy, no to nic z tego nie będzie, ale to jest po prostu następny krok do tak zwanej integracji czyli Centralizacji, że złapania za mordę państw takich jak Polska. No i pani van der Leyen pokazała o co chodzi tej elicie europejskiej. No to ja czekam teraz na. Duży opór tych państw wschodniej flanki żeby powiedziały nie, i przyłączyły się do regionów, co będzie takim sojuszem rządowo-regionalnym bardzo dobrym i interesującym. Już to widzę, już to widzę, jak, jak się Polska będzie stawiać, ale to jeszcze dopełnię twój obraz, drogi doktorze, bo do tego jeszcze mamy raport Dragiego. Który nic nie znaczy. On, tak on, on mówi, czytulowy. że tak, tak, się nie da nie do końca. Tak się nie da jechać, mówi dragi. Trzeba zmienić y, tryb zarządzania Europą, i chłop nie proponuje osłabienia roli komisji, Wydaje. zwiększenia roli rządów i regionów, decentralizacji, demokratyzacji, traktowania państw. Yy, równo, czyli po partnersku. Tylko co on proponuje? Żeby komisja wymyśliła sposób, jak tu gdzieś pożyczyć co roku 800 miliardów euro, to znaczy wspólny dług, który się będzie wspólnie spłacać, to znaczy to komisja będzie nim rządzić i komisja będzie rządziła warunkami, jak go spłacać. Więc znowu Draghi, który, nie wiem o co mu chodziło, ale wymyślił jak dalej integrować, centralizować, czy wykańczać... Unię. Powiem o co I chodziło. Już, I nic z tego nie będzie. Chodzi o to, żeby, żeby sobie zebrać rocznie sobie drogi w mniej więcej. Woreczek. Tak, woreczek w wielkości 800 miliardów euro. To nie jest mały worek, który będzie długiem, który zaciągnął wszystkie państwa, bo komisja zaciągnie. I ten worek będzie przekazany na inwestycje w co? W czempiony europejskie. A gdzie są te czempiony europejskie? Czy na zachodzie. Naprawdę czyli... nigdzie ich nie ma, bo my nie mamy. Europa nie ma czempionów w skali światowej, ale oczywiście chodzi o niby ratowanie pozycji tych największych firm europejskich, czyli które kto? tak i tak przegrają z chińskimi i amerykańskimi. Zapłaci, pan doktor oczywiście. zapłaci, ja zapłacę, nasi widzowie zapłacą, a pieniądze Za kraje będę... najbogatsze. Tak jest. Tak. To jest ten sposób. Czyli to jest logiczna. Tak, logika jest, ta, ta, tym, ta, ta, logika jest absolutnie proponuje. ta sama. I oba projekty przegrają, co wcale nie znaczy, że ta Europa będzie podążała w lepszym kierunku. Takie próby będą bez przerwy ponawiane, bo ta elita europejska władzę oddać nie chce. Prawdziwa, piękna Oj, sprawiedliwość. Gość, gość pana prezydenta, który się do nas. pojawił się w naszym studiu. Ale to ten sam coś pojawił się na początku. Cały czas, to... cały czas pan Krzyżanowski. nie wiem, czy pan może mówić na takie tematy, czy to nie będzie. Nie taktowne, czy nie będzie pan miał potem. To powie sam. Nie bój się. Tak? No pewno. Nie rozumiem, na jakie tematy? Na tematy europejskie. Chcesz powiedzieć, że władza myślę, że... pana prezydenta nad swoimi przedstawicielami jest taka, że nie można w radiu rozmawiać? Myślę, że aż, myślę, że tematy europejskie. No nie jestem, nie czuję się aż tak na siłach. Jestem zresztą po dzisiejszym tutaj wystąpieniu i całej konferencji, ale jedno jest. Jedna jest, jeżeli chodzi o europejską, europejski wątek. Czy panowie usłyszeli jakikolwiek głos z Brukseli w świetle tego, co się dzieje w tej chwili z państwem prawa w Polsce? No a po co? Fajnie czy, się czy, dzieje. Czy, I wracając teraz do minionych lat, kiedy jakakolwiek próba, e, tak jak pan to doktor powiedział, falandyzacji prawa chodzenia na obrzeża, w obliczu tego łamania konstytucji obecnie, nazywania sędziów Sądu Najwyższego przebierańcami, nazywania sędziów Trybunału Konstytucyjnego także przebierańcami przez drugą osobę w państwie, Albo nie na sali sejmowej izbę. jeszcze. Ta. I teraz, gdzie jest ten głos troski o praworządność? ze strony instytucji europejskich. No to wychodzi. Pytam, co to jest interes? Codziennie prawda? się zastanawiam na tym, o co im chodziło? dlaczego Polacy nie domagają się tego. No widać, jeszcze jakaś masa krytyczna się nie pojawiła. Może Trzeba, właśnie, O tym mówił Mariusz Staniszewski, tak. który miał być jutro gościem radiowym, ale się odwołał, będzie po weekendzie. Mówił o tym teflonie, że jest naturalny teflon, że co by władza nie robiła, choćby nas w głowie Do? stanęła, to pierwszy Czasu? rok, tak, pierwszy Do? rok, dwa Czasu. lata. Ma spokój, a potem zaczyna się Do to czasu. Pytanie, kiedy podwyżki prądu, wody, energii, gazu i tak dalej, tak dotkną Polaków, że zaczną myśleć politycznie. Wczoraj była zapowiedź srogiej zimy. Tak. A... Niech pan teraz, ale nie chcemy wcale strogi zimy. Ja narąbałem bo... drewna, mam w domu tyle drewna, że nawet najstroższą zimę przetrwam. O drewnie i o Nie, że bo... to jest nieekologiczne, surowiec. Nie, nie absolutnie, doktor no, się myli. Ma... Ty... Najnowsza moda brukselska Masz jest taka biomasę? tak, że biomasa, czyli także drewno biomasę. jest cacy. To, są, no, to jest najnowszy, najnowszy krzyk mody energetycznej z Brukseli. Polska tak mówiła. Znaczy, to się, to się zmieni oczywiście. Czasów, to się oczywiście zmieni. I za w następnym sezonie już drewno będzie pase. Ale aktualny sezon drewno tylko smok robi, nawet już, ale, ale dla klimatu drewno jest cacy teraz. To, to jest krzyk mody z Brukseli. Panowie, spróbujemy zrobić eksperyment, założymy słuchawki, bo chciałem przejść do polityki krajowej jednym cytatem. Cytatem z niebyle kogo, z, marsz, z wicepremiera, z marszałka, wice, wicepremiera Koszniaka Kamysza. Ja tu odpalę. Chce, żeby nas bolało? Nie, to jest fragment dzisiejszego wywiadu w telewizji polskiej. Nie wiem, czy ja odpalę, czy tyle hotu, a może. Niech. Pana odpali. premiera, Słuchamy. czyli swojego ja szefa słyszymy. w niezręcznej sytuacji. On w ramach Koalicji, która zwyciężyła i do której żeście dołączyli, obiecywał. Nie, nie, to... My, my nie dołączyliśmy do żadnej koalicji. Dołączyliście tak? do, do, do koalicji. My, my tworzymy koalicję rządową. My nie jesteśmy doproszeni, czy bez PZL nie ma tej koalicji. Bez PZL nie ma tej koalicji. Komuś się komu, może się komuś podobać lub nie, ale PZL -u nie jest ubogim krewnym. Chcecie nas zapisać do średniowiecza, zapisujcie. Chcecie nas zrobić ubogich krewnych, róbcie, ale bez nas nie ma większości. Bez nas rządził pis. Jak nie ma PSL-u w koalicji, to rządzi PiS. I taka jest jedna z wielu prawd historycznych, która w Polsce wychodzi. Więc możemy mówić, że jedna partia ma taki program, a druga ma inny. No to ja mam tak stawiać moich współkoalicjantów w takiej sytuacji, że jak nie zrealizujecie jakiegoś elementu programu PSL-u, to jest koniec z naszych relacji, rozchodzimy się, no to przecież my nigdy żadnej koalicji nie stworzymy. Poranka, gość poranka telewizji polskiej w stanie likwidacji Wodysław Kośniak-Kamysz. Cały jest ciekawy, jak się bronił, że on jest... Ale, ale zdanie kluczowe być może wypowiedział PS, PSL-u. Jak nie ma psl u w koalicji, to rządzi PiS. I to, żebyście sobie zrozumieli. I chciałem to zestawić ze słowami Jana Rokity. Z... Chyba to wpadło w Karpaczu, albo w rozmowie z Bogdanem Romanowskim. Jan Major Rokita powiedział, że PSL jest partią... Okrągłostową i post-Perelowską, post i jako taka formacja nie jest zdolna do sojuszu z prawicą. I, i chciałem trochę tak niespodziewanie dla, dla ciebie, drogi doktorze, wprowadzić temat PSR-u, na pomyślmy o PSR-u przez ostatnie dwie, poprzednie dwie rozmowy. Nawet chyba się słowem de facto nie zająknęli, to teraz chciałem chwilę na PSL poświęcić. Jak, jak Ty to widzisz? Czy faktycznie jest tak, że PSL zawsze będzie z lewicą albo z liberałami? Myślę, że to jest dość proste. Będzie tak długo, dopóki ta koalicja nie zagrozi zniszczeniem PSL-u, zniszczeniem aparatu PSL-u, zniszczeniem warunków przetrwania tego aparatu. Tak się ładnie mówi, albo brzydko, reprodukcji tego najlepiej rozszerzonej, czyli bogacenia się i tak dalej. Pytanie, czy ta koalicja, czyli jej szef Donald Tusk może taki błąd uczynić. Jak będzie w miarę, jak nie będzie rewolucji, to on będzie nad tym panował. To trochę tak, jak Jarosław Kaczyński będzie panował na tym, żeby frakcja Morawieckiego nie wyskoczyła z PiSu. Gdy są granice tego. Ale mogą warunki polityczne Polski stać się tak dramatyczne, że taki Donald Tusk czy inny taki Donald Tusk przestanie panować nad swoją koalicją, a wtedy co zrobi PSL, to nie wiadomo. Ale oczywiście jest że PSL woli być w tej koalicji, bo jest mu wygodniej. Ten przykład totalizatora sportowego... Odwołany, to informacja, no, nie, patrzę nie, na Polską nie, Agencję niestety, Prasową. Niestety tak. nie udało się i jeszcze Donald Tusk, ale to jest pierwszy rok rządzenia. dps 18 18.13 jeszcze... Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego odwołała prezesa spółki Ta. Rafała Krzemieniaka. Tylko proszę o tym pamiętać. Donald Tusk, jak rządził 8 lat... W pierwszym roku, dwóch też występował przeciwko korupcji, opieprzał tam swoich ministrów, jak byli podejrzani o to, że przekraczają swoje kompetencje, coś próbują zarobić. Jarosław Kaczyński przez pewnie no, prawie całą kadencję, chociaż ja bym na to ostrzej patrzył, też próbował walczyć z taką demoralizacją swoich ludzi. To jest strasznie trudne i w pewnym momencie siła tego aparatu od dołu okazuje się silny, dużo większa niż zdolność pilnowania, trzymania tego w ryzach kierownictwa partii czy koalicji. Wszystko zaczyna pękać i się demoralizuje całość. PSL zawsze się dobrze w tym czuł, więc na razie zostali ci ludzie przywołani do porządku, ale popatrzmy za pół roku, za rok, tak jak za czasów poprzedniego Tuska i poprzedniego PiSu, te granice pękają, więc Póki Tusk panuje na tym, co jest, PSL będzie tam z takimi występami w radiach y, polityków PSL-u, że oni są ważni i bez nich przyjdzie ten straszny PiS. Ale nie ma to, pan mecenas, nie ma to słowa, że może PSL zmienić front. Nie, PSL jest zawsze tam, gdzie jest. Jeżeli my jesteśmy w koledzie, to PiS może dopóki. dopóki zarabia. Zgadzam mecenas. się z panem doktorem, że dopóki... Te zapowiedzi, znowu wchodzę na swoje poletko. Te zapowiedzi, o których, które dzisiaj pan prezydent nazwał jako próby dokonania zamachu na wymiar sprawiedliwości, nie staną się ciałem, nie staną się prawem. A kiedy to się może stać? Wiemy doskonale, że dopiero kiedy, ewentualnie, tak jak to jest już głoszone, e, będziemy mieli prezydenta. Tylko wtedy. Broniącego prawa. Broniącego prawa, praworządności rozumianej tak, jak my ją rozumiemy. To prezentuję jeszcze przejdę, ale się natomiast, dopytać... natomiast, i myślę, że w kontekście polskiego społeczeństwa ludowego, proszę zauważyć, że przedstawiciele politycy psl są dość powściągliwi w tych różnych koncepcjach związanych z wymiarem sprawiedliwości. A to Dzielenie oznacza... sędziów na grupy. Nawet powiedzieliśmy, ale niektórzy z nich. Że nie niektórzy chcą tego. tak, ale dość powściągliwie. Ale jakie jest rozeznanie pana mecenas, Zdają sobie przedstawiciela sprawę przedstawiciela pana prezydenta w KRS-ie. No bo jeżeli PSL jest sceptyczny, to być może jest większość, która by zablokowała plany pana ministra Bodnara. Konfederacja Pis PSL to daje większość. Okay. 240 głosów. Gdyby tak było, to no. PiS by to spróbował. Oczywiście. Przecież rozmowy. Mniej, bardziej nieformalna. Na szczęście, nie partia prezydenta. No dobrze, ale to rozumiem wszystkie te nadzieje, bo one się pojawiają w infosferze wśród komentarzy, że, że de facto Marek Jurek na początku tej kadencji mówił, że przez PSL to też jest de facto partia konserwatywna i że wokół konserwatywnych większości w tym parlamencie jest większość. To widać, że konserwatyzm to nie jest to, co w normalnej sytuacji łączy wszystkich. Znaczy, że w tej chwili łączy większość zarabianie, bycie u władzy. Więc spokojnie. PSL w razie czego powie, że tylko że powie, że tak dalej nie można, ale jak widzisz, na to się PSL nie odważył. On tak naprawdę nie wyciąga ręki do PiSu tym tekstem, o którym mówisz. On straszy Donalda Tuska, proszę nam dać tutaj żyć w tej koalicji, bo na to się umawialiśmy. A żyje się ciężko, bo to no. i jakiś Filip Morris wychodzi, i, i, i będzie, z w, to i będzie kośnięcie. coraz cięższe. A to, a to panu wiceministrowi Bartoszewskiemu wyciągają niezałatwione interesy w Tak, z fundacją, ze swoim na zasadzie przyjacielem. Ojcem czy, chrzestnym tak, Ojcem Muszę e, Ciężko. się zastanowić. Tak. I czy. I te Przyzało. ataki na PSL to tak od, od dwóch tygodni, czy państwo to zanotowaliście? Tak co drugi dzień, co drugi dzień jakiś, no ja, jakiś kamyczek w PSL jest rzucany medialnie. No ale czy... właśnie, popatrz na ten sojusz tej władzy tuskowej z mediami mainstreamowymi, jak one mu służą w tej bieżącej polityce. Chociaż PSL nie, nie pozostaje dłużny. Czy próba usunięcia sędziów, którzy są nieusuwani według, według konstytucji. Naszej. Czy do, do czegoś takiego e, polskie Stronnictwo Ludowe przyłoży rękę? Jeżeli będzie a co pewność. To, a co to będzie te zdaniem pana mecenasa: poparcie takich, jeżeli się odważy, bo dzisiaj nie wiem, czy wiecie wszyscy, było spotkanie nieformalne, ale zapowiedziane spotkanie marszałka Sejmu z ministrem Bodnarem. Marszałek Sejmu nie anonsował, mówiąc, czekamy na ustawy. Nie ma to się ognąć na pana prezydenta. Niech pan minister Bodnar składa ustawy do Sejmu o prokuraturze, o ustroju sądów powszechnych, etc. Kolejne ustawy. My je będziemy głosować i zobaczymy, co pan prezydent zrobi. Więc, tak jakby no, Szylonchołdnia mówić śmielej, no ja wątpię, żeby PSL zagłosował przeciwko tego typu ustawom. Pan prezydent może powiedział, wyjąć karty, że tak jak dzisiaj powiedział w Sądzie Najwyższym, będzie bronił do upadłego. I mówi to zawsze na nominacjach. Sędziowskich. To też jest sygnał wobec PSL-u. Tak Będzie prawie. bronił do upadłego, ale zgodnie z przysługującymi mu według, zgodnie z konstytucją, narzędziami, instrumentami. Dobrze, też zanim wybory prezydenckie i przejdziemy do pisu, na koniec to zapytałbym się o spójność. Czy PSL-u to o spójność koalicji rządzącej bym zapytał, bo widzimy te kamyczki, które są rzucane e, w, w, chyba myśmy, przez rządzących w kierunku e, PSL-u, ale PSL nie pozostaje dłużny. Wszyscy złośliwi mówią, dzisiaj byłem w Sejmie, trochę poplotkowałem sobie, to te plotki radośnie przekażę, że nie jest przypadkiem historia Mirch i pana, pana ministra, wiceministra Merchi, i pani poseł Gajewskiej, że najprawdopodobniej pierwsze sygnały, że coś jest nie tak w tych sprawozdaniach, w tych oświadczeniach, wyszły z Sejmu i że to podobno prezent z kolei w kierunku Platformy od, 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 od trzeciej drogi. I że tak się te partie bawią, że a tu Filip Morris, a tu ten, a tutaj Gajewska z Myrką. Zawsze się tak bawiły. Za Ale czasów to może Kislu być niebezpieczne też. dla. Oczywiście nie. to jest niebezpieczne dla systemu władzy, nie. czy nie? Dla tego systemu, który władzy jest, tej tuskowej władzy, niebezpieczny nie jest, nawet bym powiedział więcej. Świadectwem tego, że wszystko tam się jeszcze kupy trzyma, jest to, że takie sygnały idą, bo one tym fundamentom władzy nie zagrożą, służą dyscyplinowaniu albo frakcji, albo grupek, albo wręcz czasem jednostek, i to samo się dzieje wobec PSL-u, ale na razie to się kupy trzyma i jest tak, im bardziej ta koalicja łamie prawo, tym bardziej wszystkie jej elementy, człony, partie, ludzie nie mają wyboru. Biorą odpowiedzialność za to, głosują za tym. Więc to, co Hołownia powiedział, trochę mnie dziwi. Bo wydaje mi się, że to się obniży. Nie ja on to nie powiedzę, to tylko takie, takie sygnały. No. Hołownia to powiedziała. Że że Prosi pana Bodnara, tak, żeby to, to ustawił. No oficer. tak, ale jeżeli te ustawy, na przykład, w jasny i oczywisty sposób będą łamały prawo, to będą kłopotem dla trzeciej drogi, nawet dla chołowników, a przynajmniej coraz bardziej będzie się rozchodziła trzecia droga hołowni i PSL-u. Więc trochę mu się dziwię, on chyba liczy na to, że pan minister Bodnar niczego nie przyniesie. Że niczego nie ma, przynajmniej nie ma niczego uzgodnionego. Bo inaczej będzie próba sił, w której się okaże, że niektórzy PSL-owcy mają problemy. Jakiś Marek Sawicki wystąpi w telewizji i powie, że on ale, te, ale za tym głosować nie będzie. Panie doktorze, czy tego typu sprawy nie powodują z punktu widzenia społecznego osłabienia tej wiary w tą wielką koalicję, która miała przynieść? Tę Popatrzmy praworządność, ten dobrobyt, to Zobaczymy wszystko. tą w sondażach. na razie Polskę. się trzymają, tak jak Piś się trzyma. Niestety, ale Polacy uwierzyli w to, że są podzieleni na te dwa obozy polityczne i popierają tych swoich na razie trzeciej drogi nie widać tak naprawdę. Oczywiście no nie mają alternatywy, ale. Tak. To na koniec zobaczymy, jaką alternatywę ma przed sobą Prawo i Sprawiedliwość. We wtorek było spotkanie na Nowogrodzkiej. Wyłoniono prawie cały komitet wykonawczy PiS. Ciało będzie sprawne, dynamiczne, decyzyjne. Młode. Bo, młode, bo będzie tam zasiadać, zasiadać raptem. 24 już jest, a jeszcze dojdą już obrzyści. To będzie z 27 osób. Idealne ciało kolegialne, żeby szybko Żeby sprawnie, nic nie robić. Żeby po prostu doskonale sprawnie zarządzać. Jak wiemy, 27 osób to jest idealne, żeby szybko działać. Cały autobus. Według, cała wycieczka szkolna. Według teorii zarządzania zarządy, które mają więcej niż 4, 5 osób, a na pewno 6 od siedmiu zaczyna. Nie przypadkiem w Biblii 7 w hebrajskim to jest usposobienie wielkiej liczby. Od tej wielkiej liczby już się zaczyna bez Więc jasne, że tę władzę będzie trzymał Pan. Błaszczak w imieniu pana Kaczyńskiego z dodatkiem pana Czarnka. że zobaczymy, jak to będzie. A młodzi tam coś będą sobie robić. Na pewno z tego komitetu jest i pan premier Błaszczak i pan minister Czarny. No, miało być tak, że to pan Błaszczak będzie szefem będzie. tego komitetu, a Czarnek jego zastępcą. Zobaczymy, czy tak będzie. Natomiast to nie jest pewne. Co jest ważne? Otóż to, że. Na co według mnie jest ważne, bo teraz będzie coś ostrego. Pilnowanie przez Jarosława Gaczyńskiego frakcji Morawieckiego i frakcji ziobrystów źle się skończy, ponieważ da się spacyfikować frakcję Morawieckiego, jak widać, ale według mnie nie da się spacyfikować frakcji ziobrystów i oni będą tę partię rozwalać. Nie tylko dlatego, że są młodsi. Bardzo energiczni, lojalni, solidarni wobec siebie, stanowią grupę uderzeniową. Przy tym całym takim bezwładzie i e, inercji tego aparatu pisowskiego ich będzie coraz bardziej widać i oni będą rośli w siłę. Jarosław Kaczyński na końcu może nad tą e, równowagą nie zapanować, czy nierównowagą zapanować. Może to się rozlecić. te frakcje mogą spodobać, że się rozpadnie Aż Prawość. Tak, to nie, bo przecież interesem dobrysów. No, no bo w tym komitecie wykonawczym rozpaść. są ludzie od Mateusza, ale nie ma samego Morawieckiego. No bo nie jest młody. No jak, jak nie, roślinkowo chyba jest podobny do pana premiera Boszczaka. Pan premier to jest panem możliwe, to jest możliwe. Oni są mniej tak. więcej ale, yy, Proszę pamiętać też. Jarosław Kaczyński nie ma takiej swobody w przyciskaniu tej frakcji Morawieckiego z jednego powodu. A o to chodzi prostego. prezesowi Kaczyńskiemu w tym ruchu. Prezydentowi Kaczyńskiemu. Nie, prezesowi. Jemu nie chodzi za... o to, żeby rządzić tą partią, ponieważ on jest przekonany, że to on jest gwarancją suwerennej polskiej suwerennego PiSu. Natomiast kłopot z Morawieckim polega na tym, że jak go przyciśnie za bardzo, a to jeszcze nie, to jak sobie pójdzie i się wystawi za wcześnie, czyli przed wyborami prezydenckimi jeżeli Morawiecki ogłosi się kandydatem, to jest ta groźba dla PIS-u i dla Kaczyńskiego, to on zdobędzie te 10% na luzie i zdeklasuje PiS, to znaczy PiS ze swoich tam 30 paru może dostać 20% i przestanie być partią pierwszego wyboru, pierwszej klasy, tak jak Platforma. Więc Czyli to musi utrzymać tak, ale to znaczy prezes Kaczyński musi utrzymać Morawieckiego w partii, a w niej konflikt, wojna między Morawieckimi a Ziobrystami jest absolutnie nieunikniona. Ziobryści będą dążyć do, do objęcia szefostwa tej partii po Jarosławie Kaczyńskim. A, czyli to będzie stara, dobra śpiewka Mateusz kontra Zbigniew. No może nie Zbigniew, nie wiem jakiego jego stan zdrowia, ale na pewno ziobryści. Tak, tu staram się używać raczej tego ziobryści, bo nie wiem, czy uda się Zbigniewowi Ziobro wrócić do czynnej polityki. Polityk. Zależy od jego stanu zdrowia, czego mu życzę, ale też jak wróci do stanu zdrowia, to z całą pewnością ta koalicja rządząca będzie chciała poddać go surowemu osądowi. Doktorze, musimy zrobić chyba osobny odcinek o Orlenie i Danielu Obajt... Obajtkowi? Obajtku? O obajtku? O obajtku. Tak się o, obajtku. Tak, bo tutaj w komentarzach widzę, że Orlen i Daniel Obajtek to bohater, przynajmniej z zbiorowej wyobraźni naszych komentujących, których pozdrawiam. Porozmawiamy kiedyś o Orlenie. Panie. Ciekawe. To jest ciekawe. A na koniec mam newsa dla panów, dla widzów, być może nie wszystkich. Newsa. Sześć minut temu na Platformie X Szymon Hołownia napisał takie oto słowa. Prezydent Andrzej Duda poinformował mnie dziś, że w związku z rocznicą wyborów 15 października chciałby zwrócić się z orędziem do, do Sejmu. Artykuł 140 Konstytucji daje prezydentowi takie prawo. Stanowi też, że nad jego orędziem nie przeprowadza się debaty. Kropka. Drugie zdanie, nowy akapit. Nie planujemy posiedzenia Sejmu 15 października. Zaproponowałem więc panu prezydentowi, by orędzie wygłosił w środę 16 października, na początku 20 sejmu. Nie wiem, czy a, to jest złośliwość, czy ale. Wie pan, pan, panie redaktorze, pan znaczenie. mnie pytał o bierność. Pytał o bierność. No widzi pan, jak to się wszystko dzieje? No, no tak. To zobaczymy, ale co powie pan prezydent. Polacy nie tylko chcieliby słuchać swojego prezydenta, jak mówi rzeczy, ale twardy, zobaczyć, jak działa. O właśnie. Prezydent działa codziennie. Łukasz. A co może zrobić? Od blisko 10 lat. Wiem, że wiem, że czeka już Tomasz Webanowski ze studia z Irlandii, ale tylko dopytam, bo była taka wypowiedź, ja jej w tej chwili nie pamiętam, nie pamiętam dokładnego cytatu, a, a powinienem mieć go już w pamięci takiej potężnej na zawołanie, ale w, pewnej, w tej wypowiedzi pan, pan Prezydent nie może ty pamiętasz Józefie powiedział, że, że może być, że jeżeli ta władza posunie się dalej, to może się zmienić. Mówił pan prezydent coś takiego o ostatnich dniach. To nie pan prezydent. A kto to powiedział? To proszę panie mecenasie, proszę wspomóc moją. Nie będę tutaj, że tak powiem, bo nie jestem. To byłoby zadanie. Proszę, dalek. proszę, proszę samemu Zgłębić Znaleźć. ten temat. Zgłębić eee. Natomiast eee. to, co, to, na co pan prezydenta, przed chwilą... to byłoby za dużo. Właśnie też tak tak. się dało, ale. To, co pan odczytał przed chwilą, jest najlepszym dowodem na to, że pan prezydent działa aktywnie dla dobra Rzeczypospolitej. A obecność Obywatki. pana mecenasa, który pojawił się, bardzo lubię takie niespodzianki. To jest jednak miło, że Radio WNet, tak jak powiedziałem, to już jest ostatnie w Polsce takie radio, które ma nadaniki naziemne. To jest otwarte, można przyjść, przywitać się, dostać herbaty i wejść do studia. Nie dostały. A nie ma herbaty. po herbaty nie można. Dostać, ale wypijemy zaraz. Ale wypijemy zaraz, ale można wziąć udział w audycji. Kiedyś było wiele takich miejsc w polskich mediach, teraz już ich nie ma, wszystko jest szczelnie pozamykane, nie można wszystko mówione co do to. A tu, tu panuje wolność. Ta wolność ma jeden prosty wymiar, bo my się utrzymujemy. Z pieniędzy naszych patronów przebiliśmy kolejny taki kamyczek 4200 patronów za nami. Aktualnie z 4205 patronów. Wszystkim tym patronom bardzo serdecznie dziękujemy i przypominam jednocześnie, że żeby los radia, żeby ta wolność unikatowa, jednak na polskim rynku medialnym, została zachowana. No to w naszych obliczeniach potrzebujemy mniej więcej 6 tysięcy patronów, więc jeszcze mniej więcej 1800 słuchaczy, a podobno słucha nas 250-300 tysięcy osób, więc mniej więcej 2%. Potrzebujemy jeszcze kilkunastu promili słuchaczy, żeby się zalogowali jako patroni i wtedy Los Radia będzie... Będzie pewnym. Teraz taki nie jest, ale zachęcam, zachęcam. Patronet.pl Kośnik Radiowny, czyli patronem. Zostać, a teraz już lekko spóźniony, melduje się w Dublinie. Halo, halo, Tomku, czy nas słyszysz? Bardziej niż dobrze, ale słyszę cię z roztoczem na moich jesteś... włościach roztoczeńskich. Na roztoczu jesteś. No, a, to, jak? no to dobrze. Jakoś tak słuchałem Cię i byłem że w Dublinie. Pan mecenas no, się pyta, czy może wyjść. Tak, może, może ja zaraz do Was no, dołączę. Można wejść, można wyjść. Tak. na no, Tak, A ja przekazuję głos. Pozdrów Józefa Orła, który tam koło Ciebie. Pan Józef w niezwykłym gadułam z czasów 2013 15 jeszcze przed wyborami. Niezwykłe spotkania w klubie Ronina pod niebem SDP-u. O, to tak przy okazji. Przy okazji, a ja teraz Tomku opowieści, antena, muzyka, to wszystko należy do Ciebie, chyba że chciałbyś jakąś myślą polityczną podzielić na początek. Wiesz co, ja myślę, że chciałbym sprawić sobie wielki prezent pod tytułem Koalicja się rozpada, a Władzyma, Władysław Kosiniak-Kamysz jest premierem na gwiazdkę. O, to by była taka polityczna myśl prezentowa, która by mi bardzo pasowała. No dobrze, to z tą myślą, ach, za chwilę gwiazdka, czas marzeń. Kto komu zabroni marzyć Tomaszu 4 przez 4 zaczynaj, a ja się żegnam, do usłyszenia.